Witam Ciebie, ja jestem Zenek, to jest Hearthstone Heroes of Warcraft. Dzisiaj chcę pograć talią druida. Złożyłem jakąś nową talię z paru nowych kart, znaczy w sumie dorzuciłem do tej talii parę nowych kart, które mi doszły po ostatnim unboxingu. Rzuciłem morskiego olbrzyma, dostałem też w sumie tego żelazno-korego obrońcę, w międzyczasie lazurowego. Dobra, tak ta talia wygląda. Tak, dwa razy pazur, dwa razy znachor, dwa razy znak ostępów, baśniowy smok, nożownik, rzeczny krokoliszek, dziki ryk dwa razy, kapłanka dwa razy, zamarzysty cios dwa razy, tarczowy dwa razy, yeti dwa razy, lazurowy raz, uzdrowiaczka dwa razy, gwiezdny ogień dwa, gwiezdny ogień? Gwiezdny ogień dwa razy, champion dwa razy, żelazno-kory obrońca raz i morski olbrzym raz. Donki, donki. Zagrałem. Szczerze mówiąc, nie wiem po co był ten reset tych rang w tym kurczę śmiesznym HS-ie. Dopiero co wbiłem 15 ranga, a tutaj znowu muszę wbijać od nowa wszystkie rangi, więc po prostu zajebiście. Nie wiem, czy oni mają zamiar co jakiś czas to resetować to wszystko w WTF. No nic. W sumie jakaś ten, niby opcja taka, żeby napędzić graczy, żeby znowu ten grali w tą grę. No. W sumie. Marketing całkiem nieźle, kurczę, funkcjonuje w Blizzardzie, trzeba im to przyznać. Reset rank jest całkiem niezłą opcją po prostu. Dobra, następna tura. Po prostu napędza to graczy znowu do grania. Dobra, co ja dostałem tutaj? Dziki ryk, zamaszysty cios i Rexard, czyli co to będzie? Jakiś rush jego stworów? Grać doktorka czy nie? Nie, ja sobie go zostawię chyba na... O, jak ładnie siadło. Na hienie jakiejś. Coś trafiłem. Zostawię sobie doktorkę, żeby coś wyleczyć. Dobra. O, kolejny doktorek, nice. No, zagrajmy to. Bomba i następna góra. Zmiennokształtność? Ale nazwa, zmiennokształtność. Jezus, kto to wymyślił? Gidonki. Co on zagra? Miśka za 3. Wypas, po prostu wypas. Ja mogę zagrać Smoczysława. Baśniowego Smoczysława. Dobra, niech to będzie. W sumie doktorka mogę teraz zagrać, ale czy chcę? A, niekoniecznie. Dobra, następna tura. Chociaż jakiś atak bym miał, te dwa punkty ataku. Pytanie, czy on by przeżył. Dobra, co ten misiek zrobi teraz? Czy on w ogóle nim zaatakuje, czy go dalej będzie zostawi na polu bitwy? Misiek atakuje bohatera. To było do przewidzenia. Okej, donki. Zamaszysty cios. To będzie grube. 4 damagu. Plus 1 wszystkim innym. Nice. W sumie to był drugi zamaszysty cios. Więc nieźle. To jest kurczę zajebiste. Ten dziki ryk to jest taki buff, że masakra po prostu jak się ma sporo stworów na polu bitwy. O Boże, to ma szarża chyba, no. Prychacz. Prychacz z szarżą. Za 5 to pewnie w bohatera. No i bardzo dobrze, bo kolejny zamaszysty cios na to wszystko czeka. Pytanie, czy go grać, czy nie. Czy się opłaca go grać? Czy może lepiej takiego, tym tutaj, a tego z umiejętności. Ten. Będzie dobre. Dobra, w sumie coś jeszcze zagrać mogę? Mogę zagrać tą ziomalkę, ale to się mija z celem trochę. Dobra, poczekamy na to, co on zrobi. W sumie chyba nie mogłem tego już użyć. Najlepiej jakby zagrał jakąś taniochę, którą mógłbym skontrować za maszystym ciosem. Jakieś tam swoje bestie, które nie mają w ogóle HP. To by było dobre. Nie zadzieraj skóry. Chorej. Dinka. I w sumie w sam raz, żeby zagrać znowu za maszysty cios. Tak, temu 4 damagu, tym po jednym i już. Dinkę dobijam. Tym.
następną turę. Dobra, trochę mu kart, mam nadzieję, że zacznie niedługo brakować. Okej, pytanie, czy on jeszcze ma te sekrety, bo te sekrety jego są upierdliwe, szczególnie te wybuchowe pułapki. To jest tak upierdliwy, kurczę, ten, tak upierdliwa karta, że masakra. Jak dla mnie. Dobra, jakaś jedna biedna karta za jeden. To tak. Gramy to, Das Dingo, gramy kurczę to. 4-6 Das Dingo jest zawsze niezły. Siadło. Wielostrzał, no are you fucking kidding me po prostu. Pytanie, czy on przeżyje? Coś jeszcze masz na ręce, ziomek? Jakiś strzał? O Boże, 2 punkty damage'u, no i tyle. Świniak go dobije. Jeszcze tego użyję pewnie. Nie, kolejna świnia. Ale cóż, jedna karta mu została. Więc pełen wypas. Co ja mogę zrobić? Coś ciekawego? Niespecjalnie. Mogę zagrać to, wyleczyć się, albo zagrać lazurowego. Lazurowy? Plus coś za 3? Nie ma nic za 3 ciekawego. Dobra. Powiedzmy, że będzie lazurowy. Plus to. Plus to. Grać doktorkę? W sumie jednego doktorka mogę zagrać. Będę miał jakieś kurcze. Przynajmniej 2 stwory. No. Co on tu zrobi? Jakiś sępior? Coś jeszcze? Pieski? No dobra, co z tymi piskami on zrobi? 2 karty, dobra, jeszcze cwaniaczek. God damn it. Co on tam dostał? To... coś za 2? Tutaj tymi pieskami, ziom. Albo w bohatera najlepiej. Tak, no niestety znachora wykończy, god damn it. Dobra. Coś takiego mówisz. Co ja teraz mogę zrobić? Tak, tym to wykończyć. Teraz tak, doktor. Doktor, czy może to 5 i to 4. O, to będzie dobre. Wylecza sobie zioma. Prowokacja. I next tour. Oki. O Boże, znowu wielostrzał. Takie paki. Tundrowy nosorożec z szarżą. Shit. No i lazurowy się złożył, no nie wierzę, Boże. Jesus Christ. Pazur. Co z tym pazurem mogę rozdziałać? To i zabić tego nosorożca śmiesznego. Adios. Teraz. Zagrać znachora. To będzie kosztować 8 w takim razie. To Mega Cox, bomba i następna tura. Sekret. Pewnie ta pułapka. Szarża tego typa. Pytanie w kogo? Bomba dla Hirosa. No, onki donki. Dobre zagranie. Teraz pytanie, co ja mogę z tym zrobić wszystkim? Tym jak zaatakuje, to pewnie wybuchnie ta pułapka. Więc niech sobie wybucha. Nie wybuchła. No to ciekawe. To może tak? Sekret, goddammit. 4 punkty obrażeń. To przeżycia. To teraz jeszcze to. No szkoda, myślałem, że to będzie ta pułapka i ten kurczę typek zginie, a tak bym zadał więcej damagu, chociaż w sumie to i tak jest GG.
Dobra. Ulvurion po prostu. 10 golda, grubo. Niedługo sobie kupię 100 pakietów. Dobra. To następna gra. Zobaczymy, kogo teraz mi dobierze. No nic, nic dziwnego, godny przeciwnik po prostu. Myślałem, że kogoś innego wybiorę. Kontra Uther Światłodzierżca. Uther Światłodzierżca kontra Bulwurion. Muszę chronić dzikie ostępy. Co tu grać w ogóle na tego Uthera? Cholera wie. Na torego Rexara to wiadomo, co można było grać. Zamaszysty cios i GG, a tutaj? Nie mam pojęcia. Nożownik się przyda, zamaszysty cios się może przydać. Powiedzmy, że lazurowego i to wywolimy. Next turn. Nie mam pojęcia, co on tym Utherem może grać. To i to. No nie jest, niech będzie. Moneta. Pionki, donki. Znowu ta sama plansza. Dobrze cię widzieć. Siadło, siadło. Składam ci podziękowania. Dobra, czy ja mam coś za dwa? Mogę zagrać tego zioma. Pytanie, czy to się opłaca. W sumie, bo nic więcej nie mam ciekawego. Grać go, czy nie? Czy go sobie zostawić na jakieś lepsze czasy? On teraz zagra tego typka na pewno. Znaczy, ja będę miał coś za dwa w następnej turze, żeby zagrać i ten ziomek pacnął kogoś z noża? W sumie za dwa będę mógł to zagrać ewentualnie i dać mu to. To będzie 5-4 z prowokacją. Czy to jest dobre? No, zobaczymy. Zagram to. Nożownik i next turn. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakoś niespecjalnie jestem przekonany do szybkiego wystawiania tych kurczę nożowników. Wolę poczekać, jak mam na przykład jakieś większą ilość surowców i tanie stwory na ręce i wtedy mogę postawić tego zioma, a później nawrzucać jakichś tanich stworów. I po prostu jakiś damage będzie od niego, tak? Cholera wie, no co on może teraz zagrać? Ma coś za dwa? Może to zagrać, a to jest totalnym krapem, więc niespecjalnie. Chyba, że to jakoś później zbufuje tego ziomka. Lubię często ich bufować tymi kurcze... Nie pamiętam, jak ten czar się nazywa, ale daje 4-4, więc jest całkiem niezły. Tak sobie myślę. No, tak sobie myślę. O, nie siadło. No nic, jeszcze raz. Dostało. Nie wiadomo co, ale coś dostało. Pudło. Pozwól mi się zastanowić. No ziom. A, trafiłem w budę jakąś. Co on tu zagra? No mi też było. Strzał 3 do ataku. To będzie miał 5 ataków. No, pełen wypas. To mu dam, to będzie miał 4. No, to jest po prostu mistrzostwo świata. Co za fail. Mówiłem, że to będzie fail. Nie opłaca się grać tego nożownika wcześniej. Mogę to zagrać, dam mu prowokację. Będzie miał 4 punkty życia. Co z tego, jak ten ma 5 punktów ataku? No w sumie, więc pełen wypas naprawdę. Tylko to stracę tą kartę, tylko tak naprawdę. Chociaż zaraz. Jak dam to. Nie no, to przeżyję, dobra. To i pacnijmy go w takim razie. Gotowe. 2 punkty życia mu zostawię. No nie, zobaczymy. W następnej turze mogę zagrać tą dziumalkę, zbufować go znowu. No i to przeżyje. 3 punkty to on może tego swojego młotka użyć chyba, ale chyba nie użyje. Czekam na rozkaz. Więc jest nie najgorzej. No teraz jakbym zagrał to i ten go z noża by dziabnął, to byłoby grubą. Nie obraziłbym się. Musimy oczyścić słoneczną. Noż? Niestety. Jak to robić? No nic, za 6 to ja chętnie pacnę bohatera, bo to jest gruby damage. Jak on przeżyje do następnej tury, to po prostu będę cały w skowronkach. Wow. Przeżyje chyba, wow, niesamowite. Czekam.
Lazurowy, no dobra. Cztery mam, kurczę, blade surowce. Zamaszysty cios? Uuu, baby. To będzie grube. Niestety nic nie zagram, ale moje stwory przeżyją. Mam nadzieję. O mój Boże, 9 damagu na klatę to jest potężnie po prostu. W czwartej turze, oh my god, to jest raczej GG. No niestety żegnaj nożowniku, ale chłopak się spisał. Tak czy siak, pewien damage wbił na pewno. Jeszcze teraz 6, więc oh my god. Po prostu. I tak. Zapiątala, mogę zbufować to. Będzie 5-4. To też nie jest najgorsza opcja. Zostaną mi 3 surowce i nic nie zagram. Ja zagram kurczę krokoliczka. A niech tak będzie. Zrobimy mały rush i tyle. Masz to, bomba za 5. Tylko że to ma broń. To się przekręci. Wyleczy się 2 punkty życia mu zostaną. Nie, 2? Nie. 3. 3 punkty. Zaraz, Jezu, jak ja to liczę. 2 wyleczy, to 3 dostanie. To 1 punkt życia mu zostanie. To GG. Nic tutaj gościu nie zrobi. No nie, 6. No, 1 punkt życia mu zostanie. Dobra. No i teraz tak, jak nie ma prowokacji, to jest GG chociażby z tego. Pewnie się podda za chwilę, bo nie będzie miał co zagrać. I tyle. To było do przewidzenia. Dobra, awansowałem? Nie awansowałem? Nie awansowałem. Myślałem, że awansuję 2 gwiazdki, nie, że mi da, a tu nic. Okej, tobie, dzięki wielkie, to były 2 gierki. Dwie gierki druidem, czy też bulwurionem, bulwogniewnym, jak kto woli. Z nowym jakimś tam deckiem, który całkiem nieźle się gra. Nie jest oczywiście jakiś mega imba deck, bo to są praktycznie same podstawowe karty, ale tym deckiem spokojnie można wbić 15 rangę, jak nie lepiej. Więc jest nie najgorzej. Okej, to dzięki i do zobaczenia w następnych odcinkach. Bez Hearthstone'a. Bye bye.